Nauczanie domowe, 18 listopada, pierwsza księga Machabejska, rozdział 2, wersety od 15 do 29. Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu z pomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatjasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatjasza słowami: Ty jesteś zwierzchnikiem sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę Twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc Ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co poleca dekret królewski, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. A za to Ty i synowie Twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół. Ty i synowie Twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami. Na to jednak Matatjasz odpowiedział donośnym głosem. Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiłyby od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów. Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę zgodnie z królewskim dekretem. Gdy zobaczył to Matatjasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił go obok ołtarza. Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do składania ofiar. Ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o prawo i tak uczynił, jak Pinchas Zambryjemu, synowi Salu. Wtedy też Matatjasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem. Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o prawo i obstaje za przymierzem. Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali. Wtedy wielu ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywali. Początek Księgi Machabejskiej relacjonuje, jak zło rozlewa się w narodzie i nabiera kształtów strukturalnych. To już nie tylko jakaś namowa i zachęta, żeby połączyć wszystkie narody w jeden kult i w jeden obyczaj. To już wysłańcy zmuszają do odstępstwa od swojej wiary, od tego, co jest kulturą i tradycją narodu. Dalej organizują wspólnie składane ofiary bałwochwalcze. To zaczyna schodzić coraz niżej i dociera do każdego miasteczka, do każdej lokalnej społeczności. I widać tutaj, jak kluczową rolę odgrywają ci, którzy mają jakiś autorytet właśnie w tej lokalnej społeczności. To właśnie do Matatjasza zwracają się w ten sposób. Ty jesteś sławnym zwierzchnikiem, ty masz wielki autorytet, cieszysz się powagą, ty jesteś ojcem szerokiej rodziny, twoi krewni, twoi znajomi potwierdzają twoje znaczenie i rolę, którą pełnisz. Ty rozpocznij. Widzimy zatem, że nieprawdą jest takie myślenie, że my mamy milczeć w sprawach społecznych, bo prędzej czy później ten trend, ta jakaś tendencja dotrze do naszego lokalnego środowiska i w naszym lokalnym środowisku my musimy zdecydować, czy idziemy za tym prądem, trendem czy modą, czy też nie. Ale trzeba wcześniej już reagować, trzeba wcześniej mądrze wybierać, trzeba wcześniej jasno komunikować, że to, co się gdzieś zaczyna, jest niewłaściwe.
Bo przecież zaczęło się od góry, od Jerozolimy, od stolicy, ale to dociera do małego miasteczka. I w tym małym miasteczku tak samo ludzie muszą zdecydować się w sprawach społecznych, politycznych, moralnych, kulturowych i nie ma ucieczki od tego. Nie możesz powiedzieć, mnie to nie interesuje. Ja jako wierzący nie mam się wypowiadać w kwestiach politycznych. Ucieczka od odpowiedzialności niczego nie zmienia, a wprost przeciwnie. Jeżeli nie zareagujemy na początku, to potem kłopoty pojawiają się coraz większe. Ponieważ, jak słyszymy też w tym czytaniu, wiele narodów już przyjęło tę strategię, ten sposób, to ustępstwo i właściwie zdradzenie swojej tożsamości. I wtedy stajemy w opozycji w dużo trudniejszej sytuacji. Ale wtedy właśnie ci, którzy lokalnie są autorytetami, ci, którzy w tym środowisku małym muszą podjąć decyzję. I widzimy, że tu jest kodeks postępowania, który pokazuje Matatiasz. Matatiasz przy tej okazji prezentuje pewien kodeks postępowania. Po pierwsze, będę postępował zgodnie z przymierzem. Po drugie, będę wierny tradycji ojców. Po trzecie, niech mnie Bóg broni przed przekraczaniem prawa. I po czwarte, nie będę od naszego kultu odstępował ani na lewo, ani na prawo. Czyli widzimy, to jest postępowanie radykalnie przeciwne tej próbie wykorzenienia i wyrzucenia kultury, tradycji z codziennych zajęć i działań, które są w rodzinie czy w synagodze. I w tym postępowaniu powstańców, bo de facto wybucha powstanie, te trzy elementy dają tę siłę napędową. Wołanie w mieście, schronienie w górach i łączenie sił tych, którzy walczą o przymierze. Niech w tym postępowaniu chroniącym Twoją wiarę i tradycję błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.